Reset Obywatelski. Dzień dobry, dobry wieczór w końcu, nie wiadomo gdzie, kto tego ogląda, czy tego, czyli tego, tego, o tego. To jest Reset Obywatelski, program Oczkoś w głowie, program prawdziwy w czasach ciągle jeszcze na niby. Marcin realizuje program i mamy też oczywiście sponsora, producenta Albin Hage Dorn. Bardzo dziękuję i zachęcam oczywiście do pomocy, do wspomagania, zostawania sponsorem czy producentem. To bardzo ułatwia funkcjonowanie takim mediom jak Reset Obywatelski. No i cóż, dzieje się, można powiedzieć, witaj listopadowa jutrzenko. To jest bardzo ciekawy moment. Jeżeli ktoś nie lubi polityki, to niech sobie kupi spinacz do nosa, taki, żeby sobie zamknąć. I zobaczcie, bo wtedy, kiedy jest presja, kiedy jest nerwowo, ludzie zaczynają się zachowywać tacy, jacy są. Jak ktoś ma brutalną siłę po swojej stronie, to mu się wydaje, albo kupę kasy oczywiście też, to mu się wydaje, że świat do niego należy i tak będzie zawsze i w ogóle tak. Natomiast teraz jesteśmy świadkami dosyć żenującej oczywiście, ale ciekawej sytuacji, kiedy to dwie partie, no w zasadzie trzy, pod hasłem Zjednoczona Prawica, co już jest dosyć zabawne na wejściu, ale takich zabawnych rzeczy jest więcej. Nie dziwię się, że Polsat wyrzucił kabareciarzy, bo po co robić kabaret, skoro kabaret jest codziennie na okrągło, a jeszcze będzie nie raz. W związku z tym należałoby się zastanowić, jeżeli ktoś nie miałby ochoty za dużo tego oglądać rzeczywiście, to niech sobie zobaczy dzisiaj, jutro, szczególnie jeżeli chodzi o głosowania nad poszczególnymi stanowiskami w Sejmie i w Senacie. No ja jestem w tej niekorzystnej sytuacji, że nie wiem, czy poległa już, czy zwyciężyła pani Witek, która ma męża i dwie dorosłe córki. To argument jest taki. Ale dobra, po kolei, bo mówię o Sejmie. Ankieta na początek. Otóż był taki moment dzisiaj, przed rozpoczęciem obrad Sejmu 10. kadencji, gdzie to marszałek senior Marek Sawicki łaskaw był machnąć laską w podłogę i orkiestra zagrała. Ale spóźnił się jeden człowiek. No i pytanie w ankiecie jest takie. Dlaczego Jarek spóźnił się do Sejmu? Dodam, że było na 12. Dlaczego Jarek spóźnił się do Sejmu? No i punkt pierwsza odpowiedź możliwa. Zaspał. Odpowiedź druga. Musiał siku. Odpowiedź trzecia. Ma gdzieś ten cały Sejm. I odpowiedź czwarta. Chciał mieć wejście, tak, że wszyscy, on wchodzi na całe, na biało, znaczy u niego to na biało, to jest akurat na czarno, ale i wymięte. Ale ponieważ ja nie jestem tutaj mistrzem eleganckim, w związku z tym nie będę tego oceniał, jeżeli chodzi o ubiór. W każdym razie Jarek spóźnił się do Sejmu prawdopodobnie dlatego, że zaspał, bądź musiał iść siku, bądź ma gdzieś ten cały Sejm w takim wydaniu, jaki jest i po czwarte chciał mieć wejście. To są cztery możliwe odpowiedzi. No oczywiście bardzo na was liczę, bo zawsze ładniej, znaczy ładnie, ładnie. Trafiacie, przeważnie trafiacie w to, co mogłoby być. No i właśnie po tym odegraniu hymnu przez orkiestrę wojskową, hymn to, no, ponieważ teraz jest obowiązek śpiewania wszystkich zwrotek możliwych i niemożliwych, łącznie, że tam już tam do swej basi mówi zapłakany. No to tam stał, trochę ciekawy, bo stał między, według mnie, między Schreiberem a tą panią z tym, co tam sobie brwi poprawiać lubi paluchem, i posłanką, panią poseł Lichocką. I tak stał jako to niebożątko. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, jeżeli ktoś się zastanawia, że ten ów człowiek to jest jakiś biedny staruszek,
który jest niewinny, to jest bardzo dobry car, a ci bojarzy są tacy źli, to myślę, że już nie zmieni swojego zdania. Dlatego, że mówi się, że w kampanii wyborczej no można mówić różne rzeczy. Ja myślę, że nie można, no ale okej. Ja też już tutaj nie jestem wiarygodny. Idzie nowe. Natomiast po kampanii wyborczej ludzie, którzy uczestniczą w polityce od zawsze, bo Jarosław Kaczyński jest darmozjadem, który po prostu żyje za moje pieniądze i za wasze też. I nic nie robi pożytecznego. Knuje. To jest coś, co jest najważniejsze w jego wydaniu i rozwala na czynniki pierwsze wszystko to, co jest w stanie ktoś zbudować, ponieważ postanowił ukarać świat wizją państwa według swojego rozeznania. I absolutnie nie ma przyzwolenia na to, żeby w przestrzeni publicznej urzędnik państwowy, no też premier, wicepremier, czy co on tam sobie wyobraża, że jest, bo też niektóre rzeczy nie są w rzeczywistości, no ale to jest ta kwestia, po której stronie lustra aktualnie się znajduje, a jak wiemy, no w Alicja w Krainie Czarów też miała taką sytuację, że po prawej stronie grzyba się rosło, po lewej malało, a za lasem mieszka księżna. W związku z tym to, co się wyczynia w tej chwili w przestrzeni publicznej w wykonaniu posła Jarosława Kaczyńskiego, to jest po prostu skandal. Ja nie rozumiem tego, oczywiście w kampanii wyborczej jestem dużo w stanie rzeczy zrozumieć. Natomiast jest po kampanii. Prawo i Sprawiedliwość z przyległościami wygrało jednostkowo wybory, czy mają największy klub. Jeszcze, bo już Kukiz się ewakuował z 4, czy mają 190. Ale władzę wygrała inna opcja, inna koalicja. Prawie 75% Polaków, co się nie zdarzyło w historii wolnej Polski, poszło zagłosować. No i z tego głosowania wyszło, że Jarosław i koledzy przegrali. Dostali łupnia. O 4,5 miliona mniej głosów dostali niż pozostali. I o tym, jak się z tym godzą, to za chwilę. Natomiast wieloletni polityk, wieloletni darmozjad, który za moje pieniądze siedzi w Sejmie, nie ma prawa obrażać innych obywateli, ponieważ jest opłacany przez tych obywateli, przez nas jest opłacany. Ja sobie nie życzę, żeby mój pracownik, poseł Kaczyński, wygadywał takie bzdury i takie kalumnie o tym, że jest partia PO, czy koalicja, co on tam mówi, że to jest partia niemiecka. Nie życzę sobie, żeby mówił, że ci, co nie głosowali na jego ugrupowanie, zresztą pytanie, czy to ugrupowanie jest rzeczywiście legalne, że ci, co nie głosowali na PiS, to są, nie są patriotami, nie są Polakami. Wypraszam sobie to. Po prostu sobie wypraszam. Natomiast przechodząc na marketing polityczny, no to rzeczywiście świadectwo głębokiego urazu psychicznego pokazuje, że nawet jeszcze dzisiaj w drodze do Sejmu na schodach, albo gdzieś tam, nie wiem, na salę, albo do ustronnego miejsca, potrafił coś bredzić o niemieckim chamstwie. I jak powiedziała, napisała do mnie moja serdeczna przyjaciółka z południa Polski, południowo zachodu, spod Wrocławia, że woli to niemieckie chamstwo niż pisowską kulturę. Ja się zgadzam, bo jeżeli kultura PiSu wygląda tak jak pan poseł Kaczyński, no to znaczy, że to jest dramat. Ale później po wypowiedziach okazało się, że to jest dramat. Bo to, co mówił w przeddzień święta, najważniejszego święta odzyskania niepodległości po tylu latach niewoli, świadczy o tym, że albo ciągle żyje w równoległej rzeczywistości, albo jest po prostu prymitywem niewychowanym dobrze przez rodzinę, mamusię i tak dalej. To jest po prostu wykluczone. Tak nie może być. No ale to są moje odczucia, może są fani Jarosława, natomiast co wiemy na pewno, że Jarosław te wybory przeżnął i że nie będzie rządził. I teraz to, co się odbywa, jeżeli ktoś z was śledził obrady Sejmu i Senatu, bo dzisiaj jest cały taki serial, to oczywiście w zasadzie
nic nowego się nie zadziało. To znaczy, teraz zobaczymy, na czym będzie polegała totalna opozycja. W końcu nareszcie Błaszczak sobie mógł odświeżyć to sformułowanie, bo mu coś to nie leżało przez te 8 lat, bo to, co zarzucaliśmy jako komentatorzy Platformy, czy koalicji, czy komuś, że oni nie byli w niczym totalni. W niczym, po prostu byli słabi. Dawali się rozgrywać jak dzieci. Ja rozumiem, że mieli przeciwko sobie większość, ale teraz mają większość większą. Chociaż nie są jednorodną oczywiście partią. Nie chodzi o zemstę, chodzi o zasady. Dlaczego tak boli to wszystko? Oczywiście praprzyczyną. Pozwólcie, że zabawię się trochę w psychologa. Jest kompleks niższości, w zasadzie kompleks wyższości, wynikający z kompleksu niższości pana Kaczyńskiego. Otóż Kaczyński nie był poważany nigdy. Nigdy nie był poważany w Polsce. Gdzieś się przyklejał zawsze. To już prędzej brat coś robił, a on zawsze gdzieś na doczepkę się doklejał i miał straszny kompleks wszystkich tych małych dyktatorków, na które cierpią to właśnie ci owi mali dyktatorzy, że trzeba mieć sprawczość, trzeba się odegrać. Jak wygrać, to oczywiście się zemścić, a jeżeli kogoś poniżyć, to oczywiście z satysfakcją i tak dalej. I my niestety, mówię tu też na pierwszym miejscu o sobie, w dużym stopniu przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, które nie są standardowe. Czyli to obrażanie ludzi. Pan Duda, który jest przypadkowym prezydentem w każdym calu, już nie ma co daleko sięgać, o świniach, które siedzą w kinie, obraził 3/4 Polaków i Polek. To jak on może reprezentować całość Polski? No nie może, po prostu nie ma do tego kwalifikacji ani moralnych, ani żadnych innych. Zresztą to dzisiaj było dosyć czytelne w jego tych dwóch wystąpieniach w Sejmie i w Senacie, że był łaskaw bredzić i straszyć. To jest też ciekawe, że przychodzi prezydent na inaugurację 10. kadencji Sejmu, wyciera sobie gębę wynikiem i frekwencją, a później zaczyna straszyć ugrupowania, które wygrały, że muszą zrealizować program. A to pana ugrupowanie zrealizowało, panie prezydencie, jakiś program? A później zaczyna straszyć, że będzie wetował i tak dalej. Mało tego, co ciekawe, policzył sobie, że ma do wyjścia na wolność 20 miesięcy. Niech pan odcina sobie ten taki metr od... jak się nazywa ten... od krawca, o, to takie były kiedyś, że ile tam jeszcze zostało. Już niewiele zostało. Ja wiem, że jest pan teraz na sterydach, ale to, co teraz się dzieje, obraża podstawową inteligencję naprawdę 4-latków i 5-latków w muchomorkach. To, że ktoś wygrał wybory, w sensie wygrał mały, większy klub, nie znaczy, że wygrał władzę. Ja wiem, że parę rzeczy nie było w Polsce jeszcze do tej pory. Nawet nie było czegoś takiego, niech pan sobie wyobrazi, jak przypadkowy prezydent w takiej wersji. Bo do tej pory raczej większość, pozostali prezydenci nie byli tak przypadkowi jak pan i nie byli też na takim pasku zależności jak pan. W związku z tym po raz pierwszy też zaistniała koalicja 3 bloków wyborczych i 4, a nawet tam niektórzy liczą więcej niż 4 partie. Czyli to też jest pierwszy raz. Ale po co mamy czekać miesiąc, jak, no niestety muszę to powiedzieć, premier Mateusz Morawiecki, który dzisiaj się skompromitował, ja nie wiem, czy można się bardziej skompromitować, takiego przemówienia, takiego trzymania się stołka, takiej obrzydliwej wazeliny i jeszcze na dodatek kłamstwa, które dalej się wylewało. Może by pan zapytał, panie Morawiecki, pana Dudę, jak on się uczy, bo tam to się uczy cały czas, a pan się chyba w ogóle niczego nie uczy. No i czekam oczywiście na oświadczenie majątkowe, może w końcu ktoś nam pokaże te działki za te miliony, bo zaczyna się robić to groteskowe. I pytanie jest takie, ile jeszcze chce pan nas uraczać tymi bzdurami, które pan wypowiada w przestrzeni, ponieważ jest to nie do zniesienia. I z punktu widzenia polityki można powiedzieć tak, o co chodzi? Bo lepiej nie będzie. Każdy dzień, odkąd 15 do rana stali jeszcze ludzie
Jagodnie, pokazuje, że ci ludzie, czyli tak zwana zjednoczona, co śmiesznie brzmi, prawica, nie mają prawa zarządzać w tym kraju czymkolwiek. Bo po pierwsze, nie mają kwalifikacji takich zawodowych jako takich i nie mają kwalifikacji moralnych. To jest jakiś ściek. Nie można tak mówić, nie można tak postępować, a okazuje się, że proszę bardzo, z mównicy sejmowej wychodzi znowu premier i opowiada jakieś te dyrdy mały. Ktoś mnie przestrzegł, że za dużo mówię kocopałów, ale to jeszcze dzisiaj nie mówiłem, to powiem, że jeszcze kocopały. W tym czasie jego koleżanki i koledzy rozdają sobie jeszcze stanowiska, przyznają sobie premie. Chociaż teraz dzisiaj jest większy ból, bo ja trochę tak przeskakuję, ale fakt jest faktem, że Jarosław Kaczyński cierpi. I to widać jest, rząd cierpi. Bo z jednej strony dostawał informację, że nawet jak nieznacznie przegrają, chociaż dostał informację, że wygrają, to tych 6 posłów się dokupi. Albo się po prostu ich skonstruuje, albo się ich wyciągnie z zamrażarki sejmowej, albo z piwnicy, albo się ich z łapanki weźmie. Okazało się, że to nie jest 6 posłów, tylko sporo, sporo więcej, bo powyżej 30, tam 6 chyba tak. W związku z tym to jest pierwsza rzecz, że zderza się z rzeczywistością, chociaż tak delikatnie. A druga sprawa jest taka, że Jarosław Kaczyński najbardziej cierpi z tego powodu, że premierem zostanie Donald Tusk. Czyli coś, co miało się na początku tej drogi okazać starciem gigantów, okazało się mizerną jakąś taką chamską kampanią opartą na Tusku, Niemcach, diable, Brukseli. Zresztą dzisiaj to Pinokio też potrafił robić, czyli z mównicy sejmowej dalej szczuł na Unię Europejską. Pytanie jest, kto podaje ten kierunek? Dlatego, że 90% Polaków, około 87-89, zależy kto nie, deklaratywnie wprawdzie, ale mówi, że chce być w Unii Europejskiej. Bo jeżeli człowiek nie jest agentem i nie jest doświadczony przez los chorobą jakąś umysłową, no to nie ogląda się na wschód. Patrzy na zachód. Nie ma krajów idealnych, nie ma jakichś tam nie wiadomo czego, wszędzie jest ciężko, ale my już jako społeczeństwo, jako naród byliśmy na wschodzie i jak widać nam się tam nie podoba. Chociaż, jak to mówi w komedii ktoś, tam musi być jakaś cywilizacja, ale to w ogóle nie o to chodzi. I teraz w sytuacji takiej, kiedy to są nasi sojusznicy, współpracujemy z nimi, ładowanie jeszcze kolejnego działa, żeby strzelać do z tego Wunderwaffe do Niemców, jest naprawdę albo prowokacją, i to trzeba by się zastanowić nad tym rzeczywiście, albo przejawem skrajnej głupoty. Jedno i drugie dyskwalifikuje pana Mateusza z bycia czymkolwiek w tym kraju, kimkolwiek w tym kraju, ponieważ to jest zagrożenie. Ja rozumiem, że w pierwszym rzędzie, obok prezesa Kaczyńskiego, po prawej stronie jest jeden Łotr, po drugiej drugi Łotr, co jest dosyć zabawno, śmieszno, nie wiem, straszne, że odbywa się wielki krzyk dziewic, a przynajmniej tak ja zostałem, zobaczyłem tyle przed przyjściem tutaj do studia, obrony pani Witek, że ma być wicemarszałkiem Sejmu, bo jej się to słusznie należy, bo jest taka cudowna, wspaniała i kochana. No i otóż telewizje prawdziwe pokazują, jak to wyglądało, jak został potraktowany PSL w 2015 roku i jak jeden z głównych chamów w Sejmie, czyli Terlecki, w funkcji wicemarszałka Sejmu, pozwalał sobie na chamskie uwagi do różnych posłanek, posłów. Na korytarzu już nie wspomnę, bo dziennikarze się też nauczyli, że do pleców można gadać, bo to jest śmieszne. A poza tym wiecie, to jest Terlecki. Tak? Otóż tak to nie działa. To są reprezentanci narodu, wybrani przez nas i opłacani z naszych podatków. Ich psim obowiązkiem jest udzielać informacji. A to, że zbudowano sobie księstwo nowogrodzkie, gdzie wszelkie zasady, jakiekolwiek i polityczne, i społeczne zostały brutalnie stłamszone, to nie znaczy, że to jest mądrze, że to jest dobrze. To jest patologia. Dzisiaj bardzo dobre, świetne przemówienie miał
nowo wybrany marszałek Sejmu, poseł Szymon Hołownia, i gratulacje wielkie, naprawdę. Było to świetne przemówienie. Jeszcze zobaczymy też wszystko, oczywiście się nie rozkładało, ale widać, że pan poseł Hołownia jest przygotowany do funkcji, a przynajmniej tak to wygląda. W którym wyłuszczył różne zasady. Jedno z piękniejszych obrazków, jeden z piękniejszych obrazków, które dzisiaj widziałem, to byli obywatele RP, którzy pod Sejmem już te barierki odsuwali, przesuwali, odsuwali, bo zawsze było tak. Ja pamiętam od dziecka, jak byłem na jakichś wycieczkach w Sejmie, czy chodziłem z ciocią na jakieś spacery i wujkiem, to można tam było wejść na teren Sejmu, w sensie do tych ogrodów. Ja wiem, że jest bezpieczeństwo potrzebne i tak dalej, ale nie oszukujmy się, te barierki nie były przeciwko terrorystom ustawione, tylko przeciwko obywatelom, żeby nie truli dupy panu posłowi Kaczyńskiemu. Pamiętam ten 2015-16 rok, jak to wszystko wyglądało, jakie to paniska zajeżdżały. No i właśnie to jest to, że dzisiaj pan Andrzej był łaskaw powiedzieć, że niektórzy zapominają, że się koalicja kończy i się spóźnia w opozycji, tylko chyba się nie w tą stronę popatrzył. Bo tam w pierwszym rzędzie obok Kaczyńskiego dwóch łotrów, po prawej łotr większy, czyli właśnie pierwszy cham, chociaż dzisiaj Kaczyński próbował go przebić. Coś mówił o biciu żon i niemieckim chamstwie. Rzeczywiście to jest ciekawe. A po drugiej stronie siedzi były minister obrony narodowej, Mariusz. Skromny Mariusz, który dzisiaj wystąpił jako szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość i był bezradny. Dlatego, że panie Kaczyński, to jest poważna sprawa. Ja wiem, że panu to Lotto i parę innych firm, które rozkładają. Natomiast chodzi o to, że jak się pan otacza ludźmi wiernymi, miernymi i biernymi, no to poza tym, że są wierni, to są te dwie litery jeszcze. Mierni i bierni. No i pan Błaszczak próbował dzisiaj wykonać jakiegoś tulupa, nawet nie z podwójnym akslem, tylko takiego prostego. No i mu się to słabo udaje, dlatego że argumentacja pod tytułem, że pani Witek ma męża i dwie dorosłe córki oraz że jest przyzwoita, najlepsze śmieszne jest to, że i nikt do tej pory nie złożył wniosku o odwołanie pani Witek, no jest naprawdę poziomem trzylatka. A już próba zakręcenia w to pana posła Brauna, który jest bardzo sprawny werbalnie, ale też posiada inne ciekawe kłopoty. W związku z tym połączenie, że poseł Braun jest jakimś przedstawicielem pana Hołowni i to z opcji rosyjskiej, jest żałosne. Naprawdę. Panie Mariuszu, pan uwierzył być może, że w tym wojsku, jak pan tam salutowali, że w ogóle, że pan nabrał odwagi. A pan po prostu dalej nic nie umie. Jest pan kiepski. No bardzo mi przykro, jest pan kiepski. Ale będzie pan mógł używać totalna opozycja. To jest też ciekawe, że przy takich właśnie napięciach różnych i takich natężeniu różnych działań ujawnia się nasza osobowość i nasze umiejętności. No i nie był pan w stanie sklecić nawet z tymi waszymi PR-owcami, chociaż wszyscy weszli do rządu, do Sejmu teraz, także nie wiem, co będzie, sklecić trzech zdań oporu, dlaczego nie. Mało tego, nauczyliście się kłamać w taki sposób. To jest właśnie ta zbrodnia na polskiej polityce. Dlaczego my jej nie lubimy? Nie lubimy polityków. Bo serwowano nam przez 8 lat po prostu taką podróbę. Wszystko było oparte na sile. I kiedy się rządzi za pomocą bata i ostrogi, no to ma się poczucie, że jest się królem kuli ziemskiej, albo zastępcą przynajmniej króla kuli ziemskiej. A nagle przychodzą realia, gdzie trzeba się zderzyć z rzeczywistością, a to będzie jeszcze bardziej bolesne. Wy zostaliście w Sejmie, a wasi koledzy jeszcze niekoniecznie się podostawali, też zostali w spółkach różnych i się zastanawiają, czy to, że skończyli coś, pasuje do czegoś i tak dalej. No właśnie, może okazać się, nie pasuje. Natomiast to jest problem natury ogólniejszej, bo jest takie zdanie powielane przez wiele książek i przypisywane różnym ludziom, że
Znaczy, tych zdań jest dużo, ale że władza demoralizuje, a władza zupełna demoralizuje zupełnie. I to się działo na naszych oczach. Dlatego, że jeżeli się idzie do władzy po to, żeby panować nad innymi, czyli rozkazywać, kopać ich w tyłek, siadać na ich karku i kraść im pieniądze i dobytek, nie wiem, i kurę, jajko, bydlątko, samochód, dłuto, co tam jeszcze komu przyjdzie do głowy, to w pewnym momencie lud staje na barykady. My Polacy nie stanęliśmy jeszcze na barykadzie, bo nie było daleko, ale jeszcze ciągle nie. Jeszcze byliśmy w stanie pójść do urn wyborczych i widząc, jak to robicie, te wybory, że to wstyd jest, że przegraliście te wybory. Przy takim nakładzie środków, kasy, spółek Skarbu Państwa, ale też wszystkich instytucji podlegających rządowi, zaangażowanych w kampanię, taki wynik, to po prostu śmiech na Kamczatce się śmieją z tego. I teraz jest druga faza tego wszystkiego, a mianowicie, jak można oddać władzę? No, można różnie oddać władzę. Natomiast tu jesteśmy świadkami i będziemy świadkami jeszcze spektaklu, który jest miernie reżyserowany, ma fatalną obsadę, koszmarną obsadę i raczej beznadziejny tekst. W związku z tym nie da się z tego nic zrobić. Jeżeli ktoś szybciej zrozumie, że przegrał wybory, przegrał władzę, bo wiadomo, wybory jednostkowo się wygrało, to głosowanie dzisiaj nad Szymonem Hołownią i panią Witek o zgrozo zgłoszoną na marszałka Sejmu, marszałki nie, Sejmu, marszałka Sejmu, pokazał, jaki jest rozdźwięk. To znaczy liczba oddanych głosów, nawet niepełne 194, drodzy panowie i drogie panie z PiSu. Wygląda to po prostu żałośnie. Wygląda to tak żałośnie, że się wierzyć nie chce, że dorośli ludzie mogą się tak zachowywać. W zasadzie Mateuszowi brakowało jeszcze tego, żeby zaczął bić łopatką w mównicy i ja nie chcę odchodzić, ja chcę być premierem. I jeszcze mógłby się popłakać. Oczywiście nie dajmy się zwieść, bo rabunek trwa non-stop. I słynne siły szybkiego rabowania rabują tam na potęgę. Natomiast tutaj widzimy tą egzemplifikację, że użyję takiego słowa, jak podchodzą ludzie PiSu, część przynajmniej, do naszego państwa, do nas, do obywateli, do naszej ojczyzny. Mają ją kompletnie w dużym poważaniu. Mają nas gdzieś, olewają nas z góry na dół, byle tylko dostać swój głos. A później zaczyna się taka jazda właśnie jak z darmozjadem Kaczyńskim, który po prostu jakieś farmazony opowiada o jakichś Niemcach, kulturach, biciu żony. No, ja wiem, panie Jarosławie, że to jest problem. Natomiast po prostu Tusk pana ograł. Tusk pana ograł i to nie wiem, czy nie bardziej niż pan sobie zdaje z tego sprawę. Ponieważ Tusk był w stanie oddać bardzo dużo koalicjantom, tylko dlatego, żeby zostać premierem. Zresztą, jeżeli koalicjanci mają cztery krople oliwy w głowie, a widać, że mają, to znaczy, że wiedzą, że to musi być twardy zawodnik na początek, nawet jeżeli po dwóch latach miałby się wycofać, bo on też takie rzeczy tam mówił. W tej chwili, jeżeli ktoś z posłów, posłanek, którzy są nowi, czy to w parlamencie, w sensie, czy to w Sejmie, czy w Senacie, to zapomnijcie o tym, że macie przed sobą normalną partię. Nie macie normalnej partii. Po pierwsze, partia w ogóle nie była normalna od samego początku, a po drugie, 8 lat uwidoczniło, wyrzuciło na wierzch, zwielokrotniło jeszcze najgorsze instynkty, jakie tam panują, czyli brak jakichkolwiek umiejętności, buta, chamstwo i arogancja posunięte do granic niemożliwości. I teraz ta partia przygotowuje się raczej do wojny partyzanckiej, bo za chwilę są wybory lokalne, czyli
samorządowe, później prezydenckie, przepraszam, później europejskie, a za 20 miesięcy, jak policzył sobie pan Andrzej Duda, że za 20 miesięcy będą wybory prezydenckie. W związku z tym raczej przygotujcie się na ciężką walkę i podstępy oraz zorganizujcie sobie grupy rozbrajania różnych bomb i min, bo może być ciężko. Ale dobrze, pierwsza część była taka bardziej... ankieta, sprawdźmy, co na półmetku jest z ankietą, dlaczego Jarek się spóźnił do Sejmu. Otóż według naszych... chciał mieć wejście, no tak myślicie? No dobrze, no to ten, ma gdzieś ten cały Sejm 32, a pozostałe, no musiał siku to najmniej, a zaspał to 19. 35% na razie, że chciał mieć wejście. No ja myślę, że ja bym zagłosował za tym trzecim, ale dobrze. Teraz jest bardzo ważny moment, oczkość w głowie, a mianowicie rozglądamy się dookoła. Znajdujemy osobę, z którą chcemy przetutać kawałeczek. To może być osoba typu homo sapiens, ale też może być hunt, albo kot, albo ktokolwiek inny. To jest Reset Obywatelski. Program realizuje Marcin. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem i mam zaszczyt i przyjemność widzieć się z wami w programie Oczkość w głowie. Tytuł zupełnie przypadkowy. Ciągle jeszcze jesteśmy i chyba coraz bardziej będziemy po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, ale dzisiaj bardzo wielu wybrańców odwoływało się do Boga, także to może być jakieś przełamanie. Dziękuję serdecznie, wracamy za chwilę. Przetutajcie kawałeczek. No i właśnie, jak zawsze przed tym kawałeczek, to muszę się napić wody, dlatego że akurat dzisiaj nie mam tutaj partnera ani partnerki. Musiałem tańczyć breakdance'a, a to jest niezbyt łatwo się to robi. To jest Reset Obywatelski, program Oczkość w głowie. Jestem Mirkiem Oczkosiem, Marcin realizuje, a sponsorem jest Albin Hagedorn. I bardzo się cieszę, że Albin nas sponsoruje. Jesteśmy w trakcie, tak podglądałem tutaj w internecie, dosyć ciekawe rzeczy się dzieją, pewnie jesteście bardziej na bieżąco, ale to też jest ciekawe, że jest 13 dnia listopada, nowy Sejm został już zaprzysiężony, marszałek Hołownia, no i trwają tam batalie,
Tutaj przeczytałem i do tego się odniosę. Na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu Jarosław Kaczyński stawia ultimatum, to jest dosyć zabawne, a mianowicie, że jeżeli Elżbieta Witek nie zostanie wicemarszałkiem, na wicemarszałka, Klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie nie będzie miał swojego reprezentanta w prezydium. O Jezu, naprawdę, panie Jarosławie, no po prostu no zgrzytanie zębami i po prostu to naprawdę. To jest takie ultimatum, pokazuje, że pan rzeczywiście chyba jest oderwany od rzeczywistości. Mi się daje, ja tak się zastanawiałem, bo mnie pana nie żal w ogóle jest. Pan zrobił taki syf w tej polityce polskiej, w naszym kraju, że nie zasługuje pan w ogóle na to, żeby pana w jakikolwiek sposób szanować. Ja pana nie szanuję po prostu. Ale pan nas też ma, obywatelów, w dużym poważaniu, w związku z tym jesteśmy na jeden, na jeden. Polityka jest sztuką możliwości. Politykę można lubić, nie lubić, ale nie mamy wyjścia. Ona jest i będzie. Jeżeli ktoś chciałby to na wersję na łagodną, no to polityka klimatyczna, polityka zdrowotna, polityka, no wszędzie to jest słowo polityka, tak? No to jest takie, taki wytrych i tak dalej. Otóż, no jak świat światem, nie wiem, od czasów, których znamy, ale był jakiś przywódca w stadzie, najczęściej najsilniejszy, który miał ileś tam tych żon, co wtedy nie była instytucja żony, oczywiście, samiec i samice, ale to nie wiem, zależy, do czego się cofniemy, oczywiście. Mogę sobie wykopać grób językiem za chwilę, nie? Ale w polityce rzeczywiście, jeżeli ktoś rzucał wyzwanie szefowi stada, to szli tam na wrzosowisko i załatwiali wszystko, nie? W związku z tym później ludzkość doszła do wniosku, że może zamiast się wyrzynać tak dobitnie, chociaż ja zacząłem się zastanawiać niestety, czy niektórzy nie marzą o tym, żeby wrócić do tego wyrzynania się, bo jak jest za spokojnie, to jest bez sensu, nie? Trzeba jakoś tam coś, zawsze coś zrobić, wtedy coś się dzieje, szczególnie tacy Lili Putin i duży Putin, to zawsze mają te kłopoty, żeby wyegzemplikować, że ja jestem ważny i tak dalej. Otóż ludzkość wybrała wybory. Czyli jakaś forma róż, to ewoluowało, kobiety nie mają głosu na przykład, ryby do tej pory nie mają i nic nie mówią, nie? Natomiast doszli do takiego etapu, że najmniej beznadziejną formą, ale równie beznadziejną, ale najmniej beznadziejną, to jest demokracja. Ja wiem, że to dla pana to jest taki trochę science fiction, ale myślę, że ludzie PiS-u niektórzy coś już się dowiedzieli, czegoś się dowiedzieli w życiu, ale ponieważ siedzą z politykiem z XIX wieku, to im się wydaje, że rzeczywiście Ziemia jest płaska albo coś takiego. Otóż wybory polegają na tym, że ludzkość idzie i głosuje. No, jak jest piśmienna, to stawia ptaszka, a jak jest niepiśmienna, to wybiera jakieś zwierzątko albo kolor. To zależy, gdzie to jest. Myślę, że u nas moglibyśmy też to wprowadzić, jednak mimo wszystko. Dzisiaj bardzo rozbawiła mnie instrukcja. Rozbawiła, ale to nie tak, żebym się z kogoś śmiał. Rozbawiła mnie instrukcja marszałka seniora, pana Marka Sawickiego, który bardzo sprawnie dzisiaj to prowadził w ogóle, mimo że ma takie poglądy, jakie ma. Chodzi o to, że tłumaczył posłom, że tam są to, tam to i trzeba postawić tam jeden kwadracik, zaznaczyć, jak się zrobi akceptuj, to już jest wysyła, nie można jeszcze raz. Ja myślę, że za 4 lata, jeżeli wybory będą za 4 lata, bo to też nie jest pewne, czy nie będą wcześniej z jakiegoś powodu, ale załóżmy, że nie, że za 4 lata będzie taka wymiana pokoleniowa, że nie trzeba będzie tłumaczyć nikomu. Ja mówię, to nic złego, tak? Bo jest różnica pokoleń i tak dalej, natomiast taki miałem taką refleksję, że ja też już parę rzeczy dobrze nie wiem, nawet się nie podchodzę. No ale są młodsi właśnie i ci młodsi poszli do wyborów i to jest jakaś nadzieja, ponieważ nie da się żyć w skansenie, znaczy da się oczywiście, ale coraz bardziej podchodzi takie coś pod usta, później do nosa i później wpadamy gdzieś tam jeszcze. I teraz to, co się teraz odbywa, to jest szczyt żenady, bo jest to klasyka gatunku Kali. Kali kraść krowę to fantastycznie, ale jak Kalemu ukraść krowę to koszmarnie. Tam nie trzeba daleko szukać. Już pomijam to, że pani Witek
absolutnie złamała regulamin, przynajmniej republikiem nie jestem, to nie wiem, ale reasumpcję, jakieś wycinanie posłów. Naprawdę to jest żenujące, żenujące. I teraz ludzie, którzy najbardziej zepsuli ten parlamentaryzm i debatę i demokrację, najwięcej gardłują i krzyczą o tym, że oni chcą, nie wiem, chyba założą Komitet Obrony Konstytucji. W zasadzie mogliby już założyć tam gdzieś w podziemiach, nie? To jest coś, co normalnie na logikę się powinno wyśmiać, ale ponieważ to jest logika partyjna, no tutaj nie można się śmiać. Ja tylko uzmysławiam, że to jest człowiek, który cały czas jeszcze rządzi Polską, bo jeszcze jest rząd, który się podał do dymisji. Zresztą bardzo takie nowatorskie podanie się do dymisji przez pana Pinokia i pan Pinokio był łaskaw sobie zakpić, ale chyba on tego już w ogóle nie czuje. W związku z tym podał się do dymisji, ale wieczorem podobno przy śmietniku dzisiaj ma dostać misję utworzenia rządu, jak on to powiedział, ludzki, nie, tych polskich spraw, nie? I panu temu, co się uczy cały czas, też nie przeszkadzało, że są dublerzy i to tam nawet nie ma dyskusji z tymi dublerami, że prawo się łamie, tak? Że są jakieś dziwne rzeczy, że nie mamy kasy, już prawie 950 dni, to moglibyśmy mieć. I jest w stanie powiedzieć, że od czasów w ogóle Mieszka drugiego, bo Mieszek pierwszy miał inne Mieszki trochę, Mieszka drugiego, Bolesława Prostoustego, nie było tak dobrej sytuacji w budżecie Polski. No rany, Julek, nie? No ale tam Jastrząb też akurat, bo właśnie ja sobie spisałem zupełnie inny scenariusz na dzisiejsze spotkanie, no ale sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym trzeba zaglądać. Co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika. Otóż my możemy dzisiaj obejrzeć, jutro pewnie też, właśnie tych ludzi. I uzmysławiam wam wszystkim, że ten krzyczący facet, obrażający wszystkich naokoło i tryskający chamstwem, pierwsze co robi, zarzuca innym chamstwo, złą wolę. No, ja pamiętam tego psa, czyli marszałka Terleckiego, sam tak się nazywał jako pies, jak był w komunie, jak prowadził obrady Sejmu. No naprawdę pamiętam. Wiem, że mamy krótką pamięć, natomiast jeżeli nie uznamy, że standardy są potrzebne, to w zasadzie można powiedzieć po chusteczkę nam ta demokracja. I skoro jest to ustrój najmniej zły ze złych, no to ja bym się na razie tego trzymał. No chyba, że rzeczywiście chcemy, żeby taki XIX-wieczny rupieć zarządzał tym ręcznie, no ale jak widać nie daje rady, bo nawet jakby był XX-wiecznym albo XXI-wiecznym rupieciem, albo nie rupieciem też, też by nie dał rady, bo ręcznie się państwem nie zarządza, ręcznie nie zarządza się jakąś większą firmą, bo się nie da, po prostu się nie da. I żadne zaklinanie imposybilizmem nic tu nie zmieni. Po prostu struktury państwa muszą działać i jesteśmy różni, różnorodni i mamy prawo do różnych rzeczy. I mamy też obowiązki oczywiście, ale obowiązki też są po drugiej stronie, czyli władza też ma swoje obowiązki. A ponieważ ta deprawacja władzy doprowadziła do takich sytuacji, że potrafi pojawić się pan Czarnek jako minister edukacji, że pojawi się jakiś pan Świrski, który jest przewodniczącym rady tego i owego, jakieś też swoje kompleksy leczy. Ludzie, naprawdę, czy wy nie potraficie czegoś zrobić normalnie? Nie możecie normalnie oddać władzy? No przegraliście w wyborach, nie możecie utworzyć rządu, no to go nie otworzycie. No chyba, że macie jeszcze te oddziały strzelców mazowieckich, czy jak tam się nazywają, terytorialsów, no i coś się będzie działo. No ale chyba nie sądzę, myślę, że wątpię, że śpioch Jarosław też by nie dał rady tego wyprowadzić. Może by jakieś zakusy. Na pewno wszystko wskazuje na to, że najbliższe otoczenie posła Kaczyńskiego, przewodniczącego prezesa Kaczyńskiego, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, nie przewidziało albo nie przyjmowało do wiadomości, że można oddać władzę.
Tak to wygląda w tej chwili, ponieważ potrzebują ten czas, też wydaje mi się, że nie po to, żeby już niszczyć te dokumenty, bo wiemy dobrze z mistrzem Bogorzaty, że rękopisy oraz maile nie płoną. Tu minister Dworczyk się kłania. W związku z tym zostanie odtworzone wszystko, co zostanie odtworzone. Natomiast skala, która jest dewastacji państwa przez tę ekipę, jest porażająca. To znaczy, że rzeczywiście po nas choćby potop i nieważne, że ludzie żyją, że chcemy się rozwijać, że władza przychodzi i odchodzi, ta też odejdzie. Wcześniej czy później. To Kaczyński założył chyba, że będzie wieczny. Oczywiście, tak jak mówię, jak był u władzy i miał poczucie mocy, to potrafił mówić różne rzeczy, łącznie z tym, że żywy się nie da wynieść z gabinetu. To ma na myśli. Może wyjdzie wtedy po prostu. Natomiast fakt jest faktem, że zachowania różnych ludzi są nastawione w tej chwili na jedzenie się. To znaczy grabież i rabunek idzie w kierunku utrwalenia dóbr osobistych, żeby przeczekać. No, że to władza się gdzieś skończy, no to wtedy... A my będziemy syci i sprawiedliwi. Poza tym bycie w opozycji jest fajne. Będzie można mówić, no i co, nie zrobiliście tego. A za naszej kadencji było to, czy tamto. Także ten szok jeszcze musi opaść. I rzeczywiście trochę to przypomina rwanie zęba przez Kowala bez znieczulenia. Znaczy nie Pawła Kowala, tylko Kowala w sensie zawodu Kowala, który bez znieczulenia tamte ósemki, jedynki, a może je wybić dwójkę, jak przyłoży, to robi. I to naprawdę tak wygląda, że w XXI wieku jest coś takiego jak stomatologia. Ja wiem, o czym ja mówię, dlatego że ja się strasznie boję stomatologów. I wybaczcie tu stomatolodzy, ale ja muszę mieć znieczulenie do wszystkiego, jeżeli chodzi o zęby. Myślę, że dałbym sobie rękę uciąć, nie chciałbym bez znieczulenia takiego miejscowego, tylko mógłbym ogólnie zastosować wpłynie, ale do zęba muszę mieć znieczulenie do znieczulenia. No trudno, taki jestem dzielny. Ale to jest bardzo kulturalne i swobodne. Naprawdę można spokojnie oddać władzę. Mało tego, jak ktoś nie nakradł, to jest wasze zdanie przecież. Jak ktoś nie przewinił, to nie ma się czego obawiać. Ludzie czyści nie mają się czego obawiać. Dzisiaj na przykład imponował mi Zbigniew Ziobro, który chodził po Sejmie i grał w grę tam chyba zabijać pingwinki i miał absolutnie wywalony spokój. Wiedział, że po prostu jest czysty, wszystko co robi było fantastyczne i nie musi się niczego obawiać. I brawo panie Zbigniewie, też tak uważam, że powinien pan stanąć spokojnie z Wąsikiem, znaczy nie, że pan ma zapuścić, tylko z tym drugim i z tym Mariuszem też, jak da radę przyjść przed jakimś sądem i tak wygrać. Wygracie, bo prawda się zawsze broni. W związku z tym, a pani Witek, która załamywała ręce i ściskała kostki, aż strzelało. Tak. Mowa ciała dosyć dużo mówi. Pokazała, że po prostu jest w stanie lękowym. Bo może się okazać tak, ja nie wiem, bo nie jestem w stanie na bieżąco to oglądać, nie wiem, co tam się dzieje, ale może być tak, że jeżeli koalicja, która się teraz zawiązała i będzie rządzić, nie da rady odwołać pani Witek, znaczy nie powołać przede wszystkim, to ludzie zaczną się zastanawiać oczywiście, co jest dalej. Ale myślę, że to będzie działało w drugą stronę. To znaczy ludzie, którzy traktowali państwo jak zdobycz, jak najechany jakiś teren, zaczną być stawiani przed sądem. Nie, że tam zemsta czy coś, tylko przed sądem po prostu. I będą zapadały wyroki w tych sprawach, to możemy się zdziwić, że państwo polskie zostało zdegradowane aż tak daleko i tak głęboko. My widzimy pewną powierzchnię. Czasami jakiś ktoś taki wyskoczy ponad powierzchnię i mówimy wow. No i wtedy wiemy, że LOTOS, tak? Wiemy, że centralny ten komunikacyjny, ale też wiemy, że Mierzeja Wiślana zamiast 800 to 2 miliardy kosztowała. No, chłopaki mają gest za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze. I myślę, że i to jest moja teoria od przynajmniej 2 miesięcy czy 3, że to się wszystko posypie po pierwszym świadku koronnym. Dlatego, że poziom grabieży jest zatrważający. I to wiemy bardzo niewiele rzeczy, chociaż wiemy bardzo dużo oczywiście. I teraz ta obrona, ta reduta, jak to powiedział kiedyś Kaczyński w 2014 czy 2015, ogień ryglowy,
On ma napakowany łeb różnymi sentencjami, które używa czasami albo bardzo często kompletnie nieadekwatnie, ale ma jeden efekt. 3/4 jego ludzi w partii go nie rozumie. To jest w ogóle super, świetne, ojkofobia i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Ale par excellence to nikomu nie przeszkadza. Natomiast jeżeli zaczyna, a nie zaczyna, bo przez 8 lat włożono do łóżka Polakom do domu, tak jak traktowano kobiety, to naprawdę zastanawiam się, jak można mówić takie rzeczy do kamery, że byłam świetna, fantastyczna, zgrabna i powabna i w ogóle najbardziej na świecie kocham konstytucję oraz swoją mamę i na przykład jakieś radio. I no już pomijam tego patologa, który tam na tej mównicy, no ale to on tak musi. Ja myślę, że teraz można by się zastanawiać, gdzieś to będzie siedział, ale nie w Sejmie, tylko w jakichś ciekawych zakładach, bo tam jest dużo tego. W związku z tym to, że świat na nas patrzy, to jest jedna sprawa. A dwa, że my popatrzmy na siebie i patrzmy, kogo wybieramy, bo sytuacja zawsze się może odwrócić i lepiej jak jest praworządność. Dzisiaj miał świetne wystąpienie Donald Tusk, który będzie premierem za jakiś czas, do swoich parlamentarzystów. Jeżeli ktoś nie oglądał, zobaczcie. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Donald Tusk, który nie musiał nic. Nie musiał nic. Przyjechał, spróbował, zawalczył, wszedł na maksa w to. Wygrał te wybory, czyli odebrał PiS-owi władzę. I tego mu nikt nie odbierze. Można go lubić bądź nie lubić. Po prostu tak było. Ale to, że Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu i w ładnym stylu, to już pokazuje, że zaczyna się uczyć być politykiem. Ja wiem, że czasami mówiłem, że nie jest politykiem i myślę, że jeszcze trochę potrzeba, ale jeżeli utrzyma styl i trochę zdejmie z takiego show, a więcej zostawi w tym właśnie tych ciężkich rzeczy, ale nie, tego show bym nie zdejmował, bo to też jest inna jakość niż mruczenie pod nosem pana Hipisa, profesora panu, matko jedyna. Czy wykrzykiwanie przez panią tą z tymi takimi tłustymi włosami, też bardzo ciekawe. Że idzie młodość, dlatego że Szymon Hołownia to jest posłanka Wielichowska, to jest posłanka Niedziela, z tego co pamiętam. To są inni ludzie. I jeżeli utrzymają się przez 4 lata, to za 4 lata przyjdzie inna jeszcze generacja. Ci, co teraz już mają te swoje właśnie gierki różne, kupowanie, sprzedawanie i tak dalej, ich już nie będzie, bo nie będą rozumieli tej rzeczywistości w ogóle. No ale to oczywiście zależy, skąd się wychodzi, dokąd się trafia i jakie ma się predyspozycje, bo kolega Adrian, który się uczy, Andrzej, który się uczy non-stop, jakoś mu nie wchodzi, nie? Ale to jest taka, to jest takie właśnie szkolno-wschodnie, że ja się uczyłem, a się nie uczyłeś, no się uczyłem. Robiłem zegarek, albo długopis mam, to fajnie, mam taki fajny długopis, zobacz. I na wschodzie się mówi, ten długopis kosztuje 100. Dlaczego? Bo robiło go 10 osób w 20 dni. A na zachodzie się mówi, ten długopis kosztuje 20 zł. Dlaczego? Robił go jeden człowiek w jeden dzień. Co mnie obchodzi, czy się uczyłeś, czy się nie uczyłeś? Jesteś po prostu nieudacznym prezydentem, który kłamie. Oczywiście ten patol na tej trybunie jest nie do przebicia, no bo on po prostu już musi tak robić. I może jakąś taką mówniczkę przenośną sobie postawił. Widziałem taki film Blues Brothers, to jest mój ukochany film. Na drugim miejscu go mam. Po pierwszym filmie, który się nazywał Wspomnienie z Gwiezdnego Pyłu, polecam. I w tym Blues Brothers są i tam normalnie na stołówce tej więziennej jechali bluesa. W związku z tym myślę, że nikt się nie pogniewa, kiedy w czasie wolnym będzie sadził te swoje orędzia, czy to jak ten się to nazywa. To się jakoś nazywa. Mam już dzisiaj zaćmę, nie? No taki, co premier wygłasza to swoje tam. Exposé! O, exposé. Oczywiście nie można ręczyć za współwięźniów, bo mogą tego nie wytrzymieć. Ale na dobrym rymie wszystko się trzymie.
W związku z tym, czas leci. W związku z tym podsumowujemy. Znaczy, w ogóle to cytat jeszcze miałem i spróbuję go jakoś scytować, no ale to różnie bywa, nie? To sobie to zdejmę i poszukam sobie tego cytatu. No i jest mrożek, bo ja teraz będę generalnie mrożkiem jechał. Cytat z mrożka jest taki, że tłumy jednostek szukają proroka, a najczęściej znajdują Führera. No, nie wiem dlaczego tak może napisał, ale jeżeli ktoś wszędzie widzi Niemców, to może powinien przeczytać Naukowską, jeżeli ktoś coś czyta jeszcze. Dobra, no cóż, tak się trudno rozstać, ale biegnę dalej, biegnę dalej. Marcin realizował program, ja się nazywam Mirek Oczkoś. Ankieta wygląda tak, że się nic nie zmieniło, czyli chciał mieć wejście, dlaczego Jarek spóźnił się do Sejmu? Chciał mieć wejście, 34%. Ma gdzieś ten cały Sejm, ja myślę, że to jest też dobre. Musiał siku najmniej, no i że zaspał, wzrosło 20, czyli tak to wygląda. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Robi się coraz ciekawiej, chociaż nie wiem, czy coraz śmieszniej. Natomiast wiadomo, że partia Prawo i Sprawiedliwość straciła władzę. Bye! Reset Obywatelski.